Panie trenerze, wspominał Pan niedawno na łamach przeglądu sportowego, że kiedy my odnosiliśmy już pierwsze sukcesy sportowe, mieliśmy już medal olimpijski w garści i medal mistrzostw świata, to Francuzi raczkowali. Po kilkudziesięciu latach te role się odwróciły. Co się stało w naszym kraju, że piłka ręczna nie święci aż takich triumfów, jakbyśmy się tego mogli spodziewać? Myślę, że trzeba spojrzeć na to dwojako. Bo z jednej strony, no wiadomo, kryzys polskiego sportu, nie tylko piłki ręcznej, ale w ogóle polskiego sportu, po pewnych transformacjach, które nastąpiły w naszym kraju, a z drugiej strony ogromna chęć pokazana przez Francuzów wypromowania piłki ręcznej jako jednego z tych sportów wiodących. I oczywiście cała organizacja od nowa przeprowadzona we Francji. No i u nas ta organizacja w jakiś sposób się rozpadała, a tam się tworzyła. No i dlatego jest dzisiaj tak, a nie inaczej. Ale potrafili tę sytuację wykorzystać i utrzymać ją przez kilkadziesiąt lat. No już przeszło 20. No kilkadziesiąt to może za dużo, ale pierwsze sukcesy odnieśli w 92 roku Francuzi na olimpiadzie. No ale w międzyczasie przecież nasza reprezentacja też odniosła cały szereg znaczących sukcesów. Wicemistrzostwo świata, brązowy medal, jeden, drugi. Nasza reprezentacja też zalicza się do czołówki, podobnie jak Francuzi, z tym, że no, oni mają ten komfort, że zdobywają złote medale. My na razie zdobywamy brązowe. Kiedyś pan tak naprawdę pokazywał Francuzom, jak powinna wyglądać ta prawdziwa piłka ręczna. W dowód uznania po długich, ciężkich latach pracy został pan posiadaczem licencji trenerskiej najwyższej możliwej we Francji. No, tak się złożyło, bo prowadziłem zespoły ligowe przez wiele lat, bo ja tam spędziłem 15 lat we Francji. No i potem w momencie, kiedy następowała cała zmiana jakby struktur organizacyjnych, również pojawiły się dyplomy. No i jako trener ekstraklasy miałem tą przyjemność, że jako jeden z pierwszych miałem tą najwyższą licencję trenerską. Które to licencje już dużo wcześniej we Francji obowiązywały do tego, żeby w ogóle takie zespoły prowadzić. Oczywiście podobnie rzecz ma się w Polsce, bo też trzeba posiadać odpowiedni dyplom trenera, aby prowadzić zespół ekstraklasy, pierwszej ligi, drugiej ligi, to wszystko jest uregulowane. No i cała Europa w tej chwili zaczyna być zunifikowana, jeżeli chodzi o te dyplomy, bo jest ten słynny Master Coach, teraz odbywał się w Krakowie europejski kurs, w którym uczestniczyli Polacy. Także wszystko wygląda trochę inaczej, to jest bardziej zorganizowane, to jest bardziej ujednolicone niż kiedyś, jak każdy próbował na własną rękę. Jako ekspert piłki ręcznej, co pan by poradził Krakowowi, Małopolsce, by ta dyscyplina sportu znów święciła takie triumfy jak niegdyś, kiedy mistrzowskie tytuły zdobywały zespoły żeńskiej Krakowi i męskiego Kutnika? No to jest dosyć złożony problem i cały proces, bo na razie Kraków turystycznie jest miastem znanym doskonale wszystkim Europejczykom. Ale jest znany turystycznie, a nie sportowo, bo no tak się składa, że w tej chwili nie ma jakichś fenomenalnych struktur sportowych w Krakowie, a jeżeli powiemy o piłce ręcznej, to można powiedzieć, że w zasadzie w ogóle nie ma tych struktur, bo oczywiście są fantastyczni działacze, fantastyczni trenerzy, którzy próbują tą piłkę ręczną odbudować, ale no gdzieś napotykają na jakieś kłopoty organizacyjne, a od tego trzeba zacząć, bo ja myślę, że wszystkie takie działania powinny być wykonywane dwutorowo. Z jednej strony to jest popularyzacja, to są szkoły, gdzie zaczynamy ten sport popularyzować, to są kluby, gdzie te dzieci zaczynają uczestniczyć w rozgrywkach, grać, bo w szkołach nie zbudujemy wielkiego wyczynu. Możemy zaszczepić piłkę ręczną, możemy te dzieci nauczyć, natomiast już wyniki będą osiągane przez dzieci grające w klubach. A jeżeli chcemy stworzyć taki klub już z prawdziwego zdarzenia,
to nie dość, że musi mieć on strukturę szkoleniową całą, czyli te wszystkie grupy juniorów, młodzików, juniorów i tak dalej, to jeszcze musi się opierać na jakimś no, poważnym układzie finansowym. I tutaj oczywiście te kluby, które odnoszą największe sukcesy, nie bazują tylko i wyłącznie na wkładzie sponsorów, prywatnych firm, różnych organizacji, ale bazują również na pomocy miasta. Różnych form pomocy miasta, czy jest to hala, czy jest to pomoc finansowa. I jeżeli taki układ zaczyna istnieć, z jednej strony finansujący sport sponsorzy, z drugiej strony pomagające w tej organizacji miasto, plus ta popularyzacja, plus kluby na dole, które już uczestniczą w rozgrywkach, to można mieć nadzieję, że piłka ręczna odbuduje się, no ale na to trzeba trochę czasu. Tego się nie da zrobić z roku na rok. Panie Wojciechu, w województwie małopolskim od ubiegłego roku ruszył program Weekendy z piłką ręczną. Właśnie po to, żeby młodzież poznała tę dyscyplinę sportu i żeby chciała ją uprawiać. Czy sądzi pan, że możemy doczekać się w 2023 roku wychowanków właśnie z tego programu na Mistrzostwach Świata, które już nam przyznano? No byłoby fantastycznie, szczególnie dla tych ludzi, którzy teraz w tym programie pracują. Ale no, raz w tygodniu to jest doskonała sprawa, jeżeli mówimy o popularyzacji. Jeżeli mówimy o wzroście poziomu sportowego, no to już musi się tych treningów w tygodniu pojawić kilka, żeby z tego ziarenka, które zasiejemy w weekendy, potem można było zbierać, no bo my jesteśmy w tej chwili na etapie popularyzacji. To jest strasznie ważne, bo mamy w Polsce zdecydowanie za mało piłkarzy ręcznych. Jeżeli porównamy struktury polskie i struktury zagraniczne, no to aż się nie chce wierzyć. My walczymy jak równi z równym z Francuzami, gdzie jest 500 000 piłkarzy ręcznych, z Niemcami, gdzie jest 1 000 000. Z Danią będziemy grali, gdzie jest 120 tysięcy, a u nas jest 20 tysięcy piłkarzy ręcznych, więc ta popularyzacja jest niesłychanie istotna, ale potem potrzebny jest trening i organizacja. Panie Wojciechu, jeszcze na koniec bardzo proszę, żeby pan zachęcił kibiców i zaprosił ich do Krakowa i do Małopolski. No ja myślę, że nie trzeba zachęcać ani zapraszać, bo każdy, kto miał okazję chociaż raz być w Krakowie, no to myśli o tym, żeby tutaj wrócić, a na pewno szczęśliwi są ci, którzy tu mieszkają. Poza tym, że nie mogą oglądać piłki ręcznej, ale to już jest zupełnie inna bajka. Bardzo serdecznie dziękuję.